Witam Was serdecznie na kanale Ratuj Ryby i zapraszam serdecznie na serię nowych filmów dotyczących sielawy. Wcześniej jednak pozwolę sobie na słowo wstępu. Specjalnie się wybrałem w tym celu nad Jezioro Kierskie, które jest za mną, niedaleko Poznania. Głębokie jezioro. Nie wiem, czy występuje jeszcze tutaj sielawa, ponieważ występowała oczywiście, natomiast jest to jezioro, które dotyka eutrofizacja i dotyka nasz ludzki czynnik. Ono, mając około 40 metrów głębokości, kilkanaście metrów nad dnem, już ma strefę beztlenową, w której nic nie żyje. Sumy, okazuje się, że tam często lubią sobie przebywać. Natomiast niestety ma strefę martwą. Sandacze nawet nie są na dnie, tylko już są w toni. Zresztą widać po niektórych filmach wędkarskich, że sandacz lubi też toń. Niekoniecznie uwielbia oczywiście górki i tak dalej. Natomiast są miejsca, w których no niestety nie pozwoli mu jezioro żyć w tej strefie przydennej. I o tym chciałem właśnie też kilka słów wstępu, żebyście zwrócili uwagę. Ja przynajmniej chcę zwracać uwagę podczas tych filmów i dzielenia się tą wiedzą z Wami na czynnik taki ekologiczny, na czynnik, że w zasadzie wszyscy korzystamy z tej natury, wszyscy chcemy, żeby było tych ryb więcej, ale niestety nasze działania powodują, że i tak nie jest, a tylko nieliczna garstka zapobiega, a już jeszcze mniejsza, nieliczniejsza garstka działa, żeby było czegoś więcej, żeby było czegoś lepiej. Na materiale będzie moment, gdzie wyciągamy sieć na bardzo czystym jeziorze, na około 9 metrów głębokości, która ta sieć, złapię sobie jedną, bo już mi ręka zdrętwiała, gdzie po wyciągnięciu ta sieć jest cała dosłownie czarna. Od muł, od osadu dennego, gdzie sielawa, jak złoży ikrę, nie ma żadnych szans, żeby jakiekolwiek ziarenko tam, nawet jeżeli zostało zapłodnione, to z tego ziarenka się coś wylęgło. I na to chciałbym, żebyście też zwrócili właśnie uwagę, po co to wszystko się robi. Co my możemy też zrobić, żeby było więcej ryb? Naprawdę zachęcam do tego, bo czerpiemy garściami. Ja też namawiam zresztą do tego, żeby czerpać garściami. Ale zastanówmy się, co tak naprawdę dajemy tej przyrodzie. Ile od siebie, czy się w ogóle tym interesujemy? Zachęcam do komentowania. Mam już kilka informacji nowych. W tej chwili na Mazurach zostało wsadzonych do słoja z odłowów tegorocznych około 500 litrów ikry. 500 litrów ikry da na wiosnę około 90 milionów sielawek wpuszczonych do jeziora zaraz po tym, jak się pojawi w jeziorze pokarm. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do dzielenia się tymi informacjami. Chciałbym nagrać na tym kanale wszystkie tarła z możliwych w Polsce tareł, które są realizowane. Po to, żeby się właśnie dzielić każdym gatunkiem, każdym sposobem na to, jak spowodować, żeby tych ryb było więcej. A także oczywiście przemycać różnego rodzaju informacje dotyczące biologii i życia ryb, no i stanu też niestety wód. Zapraszam do subskrypcji, do dzwonka, do dzielenia się informacjami i do pomocy. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, jeżeli uda mi się zebrać środki na te wszystkie filmy, będą one szybciej. Jeżeli ktoś chce wesprzeć i pomóc w przyspieszeniu tego procesu, serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. 7 rano. Mikołajki. A my z pracownikami gospodarstwa razem z ichtiologiem Radosławem. Witam serdecznie. Znanym z filmu już sandaczowego jako położna Radosława.
przyjmująca miliony dzieci sandaczowych. Wybraliśmy się, słuchajcie, w grudniu na Mazury po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób pozyskuje się najlepszy dar z naszych wód, czyli sielawę. Rybacy już wypłynęli, a my będziemy się przyglądać ich pracy. Jedziemy za nimi, płyniemy za nimi. Odsumuj, Odziu. Wziąłem ich tieloga na łódkę, słuchajcie, żebyśmy mogli nam wszystko wytłumaczyć związanego z tą niesamowitą, cudowną rybą. Rybacy z gospodarstwa rybackiego Mikołajki płyną w poszukiwaniu skarbu Mazur, w zasadzie, czyli sielawy. Chcą jej w ten sposób pomóc w utrzymaniu populacji nie tylko tutaj na jeziorach Tałty, gdzie się znajdujemy, ale także w zasadzie na Mazurach. Ile lat już, Radziu, pracujesz w zawodzie rybackim? 12. 12 lat w zawodzie rybaka. Chyba tak. W zawodzie ichtiologa. A razem ze szkołą? W zawodzie 20. Gdzie się uczyłeś w szkole? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kierunek rybacki. Srogie są jeziora zimą. Gdzie będziemy dzisiaj szukać sielawy, Radziu? No, na jeziorniskach. Czyli sielawa jest generalnie taką rybką, musimy wam wytłumaczyć, że żyje na bardzo, bardzo głębokich miejscach, w głębokich jeziorach, bardzo czystych też przy okazji. Tak. Jest wyznacznikiem właśnie czystości jezior. Jest bardzo ważną rybą w tym zakresie. No i w zasadzie zobaczcie, jak się nam zmienia głębokość z 20 metrów na płytkie, i sielawa z tej głębin wychodzi na tarło na 6, około 10 metrów głębokości, prawda? Tak, od 2 do 10 w naszym kraju. Nawet 2 metry? Tak, tak. Są płytsze jeziora i tarliska jej są na takiej głębokości, no to tak właśnie. Zobaczcie, górka oblepiona ławicami ryb. Widzicie to? Widzisz to, Radziu? A my w tą srogą pogodę gonimy rybaków, żeby zobaczyć, co mają w siatkach na Mazurach, w Mikołajkach. W dzisiejszych czasach, można powiedzieć, bo to też jest istotne. Już
ryba dostała sygnał w postaci temperatury wody, prawda? Tak, tak, spada temperatura, to jest zasielawy główny bodziec. Od światła. Wzrasta i od światła. Tak. I od światła, czyli tak. Wiosenny. Tak. Wiosenne tarło. Tak, światło i temperatura. Nie? Te dłuższe dni powodują u niej bodziec do ruszenia na tym miejscu. Nie? I temperatura. Tutaj widać, że byliśmy na miejscu. Rybacy szukają. Tak, szukają, znaleźli. Sieci. Są to latami wypracowane miejsca. Jak ona migruje, prawda? Tak, tak, tak. Znajdujemy się na 6 metrach. O tyle istotne, że jesteśmy tutaj specjalnie rano. Przez to, żeby jak najszybciej podebrać sielawę, prawda? Tak, jeszcze żywą. Jeszcze żywą. To jest najważniejsze w tym całym procesie. Żeby sielawa, która jest łowiona, była rybą żywą. Ponieważ jest to bardzo ważne ze względu na ikrę. Tak, to możliwość zapłodnienia ikry. No, pół godziny po śnięciu ryby ikra nadaje się do zapłodnienia w jakimś zadowalającym efekcie. Powyżej pół godzin ryba śnięta spada do dwukrotnie, nawet trzykrotnie możliwość zapłodnienia. Bardzo szybko wciągają wąton. Warunki są trudne. Buja łajbą. Wiatr znosi łódkę. Trzeba się przyciągnąć do sieci. Dzień dobry. Dobry, dobry. Sebastian, tutaj Świat Polskiego Rybactwa, Aruś i Adaś. Jak długo pracujecie w rybactwie? Cały czas tutaj na Mazurach? A pan? Jaka wysoka jest? 8 metrów. Jesteśmy w tej chwili na 15 metrach głębokości. Wątony sielawowe mają to do siebie, że są bardzo, bardzo delikatnymi siatkami. Czasami jak ma bardzo wysoki jest wąton, to jest przytrzymywany specjalnymi bojkami. Na przykład jak jest 18 metrów wysoki wąton, to jest specjalnymi bojkami przytrzymywany, żeby był bardzo delikatny, żeby ta sieć nie była naprężona. Ryba się zaczepia za pokrywy skrzelowe, żyje. Oczywiście sieć musi być sprawdzona. Końcówka sieci.
Niestety nie udało się uzyskać dużo tarlaków, dosłownie kilka sztuk. Ile metrów miała siatka? Długość ile miała siatka? 150 metrów, to nieduża siateczka, jak na sielawę. Dla tych, którzy się boją o inne ryby, warto tutaj zaznaczyć, że łowienie sielaw jest bardzo selektywnym łowieniem. Okres, w którym się łowi sielawy w zasadzie i miejsce, które wybierają rybacy, gdzie ona migruje, jest miejscem, gdzie w zasadzie tylko ta ryba może występować. Także nie ma tu niebezpieczeństwa. Zobaczcie, 150 metrów siatki, jesień. Ładne spady. Nie było w zasadzie zupełnie innej ryby, prawda, Radek? Tak, no pięć płotek na całej długości. Kilka sielawek zostało wyciągniętych, ale o tyle jest to bezpieczne łowienie dla innego ekosystemu, że nie zakłócamy tutaj innym rybom spokoju, prawda, Radek? Tak, no to było widać właśnie, że nie ma tak, jak jest pogląd, że przy połowie sielawy jest nie wiadomo jaki wielki przyłów innych ryb, typu okoń przede wszystkim. No było widać, że nie było ani innej sztuki, prawda? Więc... Podłowy sielawy nie niszczą w żaden sposób innych gatunków, nie odmawiają. Rybacy płyną dalej. My zaraz za nimi będziemy płynąć zimno. Najlepsza metoda, słuchajcie, właśnie. Tak, rybaków najbardziej sprawdzona. Najbardziej sprawdzona, żeby bardzo mocno uderzać rękoma, obejmować siebie, żeby igiełki dosłownie tak zwane przy końcach paluszczyków zaczęły wręcz boleć, żeby krew dochodząca tam sprawiała wrażenie takich igiełek. No i co? Mieliśmy pierwszy zasiąg, prawda? Znaczy zaciąg. Słabiutki. Wyniesienie pierwsze było... W ogóle powiedz, dlaczego jesteśmy na tym jeziorze, ponieważ wcześniej spróbowaliście zdobyć tarlaki na innym jeziorze, prawda? Tak, na naszym najgłębszym jeziorze sielawowym. Taka niespodzianka się wydarzyła, że sielawa się wytarła na tym jeziorze. Właśnie widać te zaburzenia w temperaturze i w tych naszych porach roku, jakie teraz mamy, że dostały pierwszy symptom, jakie dostały pierwsze przymrozki, pojawiły się i już było za późno. Czyli moment, dostała po prostu pierwszego sygnału od przy pierwszego w zasadzie przymrozku. Dokładnie. Nie czekała, bo i tak było długo, w sensie jakby... Tak, było ciepło, można powiedzieć, nie? I tak dalej. Woda miała bardzo jeszcze niedawno, tydzień temu, półtora na Tautach, tutaj miała 10 stopni, więc... To jest za wysoka temperatura. Tak, musi być przynajmniej 7, prawda? Tak. W tej chwili temperatura wody ma, słuchajcie, 7,9 stopnia. I co? Tam już się ryba wytarła. I byliście zaskoczeni bardzo, niesamowicie, bardzo. Że moment w zasadzie, to w, tak nie wiem, w pierwszych dniach zrzuciła całą ikrę. Pojedyncze egzemplarze były jeszcze z ikrą, ale już też w połowie zrzucono, więc no tam nie zdążyłem. Często się to zdarza przy szczupaku, jak jest bardzo długo zimno i nagle pierwsze promienie słońca się pojawiają i tak dalej. To jest też widać kwestia 2-3 dni i ten pierwszy szczupak jest wytarty. To jest moment. To jest moment, dokładnie. Potem już przyszedłem przymrozki, w zasadzie to cała, ten cały materiał genetyczny, cała ikra jest już nie stracona. Tak, nie przeżywa, bo szczupaka ikra jest bardzo czuła na zmiany nagłe temperatur. A że szczupak się trze na bardzo płytkich miejscach, więc szybko może być oziębienie. Tak, jeden przymrozek i już na tych... Na tej... Poniżej 4 jak spadnie, to cały kraj już jest do wrzucenia. Znaczy ogólnie najgorsze są nagłe spadki temperatury. To tam może szczupaka ikra może wytrzymać nawet i 2 stopnie i tak dalej, ale żeby to nie było, że w dzień nagle jest 6-7, tak, a w nocy się robi 2 na przykład. Nie? I to jest najgorsze. Płyniemy zobaczyć za nim w takim razie. Thank you.
nadal poranna, zimna pogoda grudniowa. Rybacy podnoszą drugą sieć. Na razie nie było widać, żeby na początku były jakieś rybki. Zobaczymy. W zasadzie każda sztuka jest w tej chwili na wagę złota, Radek, tak? Oczywiście. Dokładnie. Ile składa ikra jesielawy? Jesielawa ikry? Od kilku tysięcy do 2000 do jakichś 10-11. Zależy od wielkości i od wieku. Ale jest to... Nie są duże to ilości. Małe, no w ogóle mama natura sielawy obdarzyła ciężkim trochę żywotem, w sensie w warunkach naturalnych przeżywalność sielawy jest po przecinku tysięcznym, tak? Czyli na tysiąc przeżywa kilka sztuk. Tak, w tej chwili jest blisko zera. A w tej chwili jest blisko zeru, powiedzmy też o tym, no bo po prostu chodzi o czystość naszych jezior, tak? Tak, czystość o dno. W przypadku sielawy o dno. Sielawa powinna mieć dno czyste, żwirowate, twarde, piaskowe. A w tej chwili ciężko jest w Polsce znaleźć takie jeziora, które mają jeszcze bez żadnego osadu, bez mułu. Na tej głębokości? Tak, tak, tym bardziej. Bo są jeziora, które są piaszczyste, prawda, ale tak. Nie są tej klasy czystości i nie mają tej głębokości, dokładnie, na której sielawa po prostu występuje. Musi być dosyć głębokie jezioro, prawda? Przynajmniej minimum kilkanaście metrów, najlepiej już jak jest kilkadziesiąt. Średnia 8-9 metrów, nie? Średnia głębokość. Średnia? Tak. Przejrzystość lapy do około 2 metrów, no i zawartość tlenu musi być minimum 2 mg, nie? Więc... No i nie zamulone dno, bo trzeba pamiętać, że właśnie ikra rozwija się 5 do 6 miesięcy. I jeżeli nie będzie leżeć na czystym piaskowym dnie, twardym, to po prostu zostanie albo uduszona przez osad, udusi się, zostanie zjedzona przez jakieś bezkręgowce. Raczki, nie raczki, tak, larwy, wszystkie. Tak, larwy, owadów. I sam tlen, tak? No to jest najważniejsze, no właśnie, nie będzie cyrkulacji tlenu. Tak, strefa beztlenowa, ikra się dusi w bardzo krótkim czasie. Więc ten proces można ominąć tylko w postaci takiej właśnie, żeby już wpuścić gotowy wylęg w warunkach wylęgarniczych. Do wody. Tak. W zasadzie powtórzę jeszcze raz, na 1000 sztuk złożonej ikry w naturze przeżywa dosłownie kilka rybek. Tak? Z 1000. Jak nie mniej. O, jak nie mniej, tak. Moja płotka się dostała. Płotka jest wyrzucana z powrotem do wody. Ryba w zasadzie żyje. Też trzeba umiejętnie podebrać tą rybę, żeby z powrotem mogła wrócić do domu. No i też wytłumaczmy, że tarło sielawy tutaj w tym przypadku odbywa się na rybie żywej. Tak. Tarłaki nie przeżywają tego. No tak. Ze względu na strasznie delikatną, że jest delikatność ta ryba i mała. Więc nie sposób pobrać ikry i mlecza i żeby ta ryba żyła. I z powrotem wpuścić ją. Tyle, że z jednej sztuki mamy kilka tysięcy zapłodnionych jajeczek, bo w warunkach wylęgarniczych. Wylęgarniczych. Jest w zasadzie. Może być zero za zapłodnionej. A w warunkach wylęgarniczych będzie to no, do 80% śmiało, tak, prawda? Tak, tak. Jedne zrobione. Przyjrzymy się jeszcze pracy rybaków. To poszukiwanie sielawy nie jest łatwe. A drugie połowy się nie za bardzo udały. Właśnie tutaj zasłoniliśmy od wiatru. Stawisz na... Wiatr przesunął strasznie siatki. No, na dużych mazurskich jeziorach tak jest faktycznie, że łatwo jest. Tak, tutaj jak wieje, woda się chyba. Siatki sielawowe są gęste, bo to jest małe oczko. Działają jak taka firana. Tak, jak szaty. Się przesunąć.
Ale pięknie. Świeże powietrze. Zimne. Tak, teraz to jest mroźne. Teraz muszę wyobrazić, jak się trafi w taką łodzicę karłową, to podwór nie wygląda tak szybko. Podwór potrafi trwać 2-3 godziny jednej linii, żeby to wszystko wydłubać delikatnie. I z każdą jedną sztuką? Tak, każdą jedną sztuką, dokładnie. Jesteśmy przy trzeciej linii. Jedna osoba ciągnie za górną linkę, druga osoba za dolną. Całe jadro jest wtedy widoczne i bardzo wygodne do podebrania ryby, prawda? Bez uszkodzenia ryby. W ogóle wątony ślawowe też stawia się i podnosi bardzo szybko, prawda? Nie może być taka sytuacja, że wąton na przykład ślawowy stoi 2 dni w wodzie, bo on już nie będzie ta ryba zdatna do pozyskania ikry, prawda? Dokładnie. Ogórkę. Cały czas się przyglądamy pracy rybaków. Zimno, wieje srogi wiatr zimny, minusowa temperatura. Widać, jak ta ciężka praca jest ogólnie rybaków. No nie, tu bez względu na pogodę musimy startować, prawda? Tak. Oj, jakąś ślawkę widzę małą. Dobrze widzę? Dobrze. Tak. Taka mała. Jest odkładana. Słyszymy właśnie, że położyło siatkę. Na tym jeziorze wiatr, jak mówią rybacy, kładzie siatkę. Cały czas, słuchajcie, w poszukiwaniu ślawy. No już tutaj któryś godzinę jesteśmy, prawda? Słuchajcie, mam rękawiczki, ale jest mi zimno w ręce. Także surowe warunki, niesamowicie, dla pracy. No w poszukiwaniu w zasadzie kilku tarlaków, tak? Fajnie by było kilkudziesięciu, jeszcze lepiej kilkuset. Odsunę wam trochę, żebyście słyszeli wiatr. Zimno niesamowicie, nawet w rękawiczkach. Ale cieszymy się. Tak. Jeszcze go nie można chłopaka powiedzieć. To prawda, suche dłonie. Ale cieszymy się, bo mamy kilka sierat. Będziemy mogli z Radosławem tutaj przeprowadzić jarło. Rybacy nam odkładają ślawki do miski z wodą, żeby przeprowadzić to i pozyskać ikrę z ryby. To jest najważniejsze. Udało się. Mamy, słuchajcie, kilka sielaw. Bardzo się z tego tytułu cieszymy. Zobaczcie, właśnie jedna tutaj z nich. Sadzę z wodą, po to,
Radek odwrócił się. Pokazał nam... Pokazał nam, jak się odbywa targo sielanego. Zobaczymy, kilka rybek w sadzach tam jest, wdecznych. Pogoda typowo mazurska, typowo sielawowa. Końcówka ostatniej siatki. Na szczęście udało nam się pozyskać materiał cesarybieniowy. Niesamowicie się z tego cieszymy. Chociaż jest to kropla w morzu. Jak to z sielawą w zasadzie, prawda? Bo zawsze jest chyba z sielawą to samo, prawda? Rybacy ostatnie sztuki wyciągają. Skrupulatnie wybierają każdą sztukę ryby w zasadzie. I wyciągają sielawki. Bardzo delikatnie, żeby nie naruszyć i samej ryby, i ciała, i ikry. Ikra najlepiej, jak jest pozyskiwana z żywej ryby. W zasadzie ile? 2 godziny po śnięciu już jest, nie nadaje się do... Nadaje się, ale jakieś 20% tego jest. 20% skuteczności? No, zapłodnienia? Jest w stanie być zapłodnione, to no dopiero pierwszy jest etap później. Dotrwa, nie? No i dlatego jest kluczową rzeczą właśnie to, żeby ta ryba była żywa. Ale co tak nic nie mówisz, Adasiu? Widzę! Jak oceniacie? Adasia, wypowiedź! Bardzo słabo. Bardzo słabo. Trzeba na jakoś motywująco, Adaś, na ciebie podziałać wieczorem chyba. Czyli suma siatek jaka była? 4 po 150? Ile mamy materiału? To kot napłakał? Nie, ale żeby zobrazować, wiesz o co chodzi? Z litry ikry będzie. No to jest to pięknie. Zobaczcie, to nie jest tak, że stawia się, siedzi, ma się nie wiadomo ile ryb. Zwłaszcza w tym okresie, zwłaszcza takiego gatunku, które się chce łowić, prawda? Bo nie sposób jest zostawić sieć byle gdzie, Radziu, tak? Nie. Chodzi o to, żeby znaleźć tą rybę, której się poszukuje, prawda? Bo nie wierzę, że stawiacie na 20 metrach. Stawiamy, sieć mają 28 metrów, tak stawiamy do 9 metrów. No. Mimo tego zwiało im sieć, zobaczcie, na 20 metrów. Tutaj ty jesteś szefem tym, nie? Rybacy się boją ustawiać sieci na mniejszej głębokości, bo się boją, że ktoś się zaplącze. Rybacy podnieśli już wszystkie siatki, które mieli zastawione w wodzie. Sieci? 4 po 150. Było, no rybak określa, że około litry ikry będzie, tak? No to i tak w tym roku jak już jest lepiej widać, ale myślę, że jeszcze ją złapiemy, jeszcze mamy około tygodnia myślę, przy tej temperaturze wody, więc... Tak. Z litra ikry ile będzie wylęgu? No ziaren ikry mamy dużą sielawę, to tak liczmy około 150 tysięcy ziaren ikry, więc... W litrze? W litrze, tak. W litrze. Tak, bo tutaj jest duża sielawa, to i będzie trochę większa ikra, więc wylęgu jakby było 100 tysięcy, to myślę, że będzie dobrze.
Dobrze, podnieśliśmy siatki, no i teraz w zasadzie go do brzegu, prawda? Tak, tak. Bo chodzi o to, żeby bardzo szybko być na brzegu i zajmować się już rybą, prawda? Tak, tak. Czyli będziemy pozyskiwać ikrę na brzegu. Nie ma czasu na to, żeby ją przetransportować do welęgarni, prawda? Nie. Będziemy to robić. Tu się każde minuty liczą. Będziemy robić to na zakładzie rybackim w Mikołajkach. Zapłatniamy i wtedy już zapłatnioną rozkojoną ikrę będziemy podstawić na słowo. Czyli płyniemy do brzegu? Tak. Zobaczcie, 31 metrów. Zwiało troszeczkę sieci, które były wystawione na płytszej głębokości, tam gdzie sielawa właśnie w tej chwili przebywa na tarle, kieruje się na tarło, a my uciekamy do portu. Przypłynęliśmy do przystani rybackiej w zasadzie i do portu. Do byłej rybaczówki jeszcze. Do byłej rybaczówki jeszcze. Tutaj była rybaczówka jeszcze się kilka lat temu. I do restauracji na wodzie. W zasadzie mamy gwarancję, że tutaj zjemy zdrową i najbardziej świeżą rybę, co na Mazurach, co Radek? No lepiej nie można trafić, no wiadomo, że ta świeższa ryba będzie na gospodarce rybackiej. Czy w ogóle rybacy byliby w stanie utrzymać się samej rybaczówki na dzień dzisiejszy, w dzisiejszych czasach, jak znasz rybaków? Czy tylko jeszcze poza rybacka działalność utrzymuje ich w swoim zawodzie? Póki była ryba i tej ryby było dużo i tak dalej, to nie było problemu z utrzymaniem się, prawda? Bo tą rybę teraz jest ciężko, nie? To są dużo, dużo mniejsze ilości w naszych wodach, więc tylko działalność dodatkowa właśnie. Zresztą ryba jest generalnie tania u rybaka, jeszcze tak się wyrażę, nie? Mówię o hurcie w stosunku do pracy. Przecież teraz ci rybacy, którzy w tej chwili łowią, to nie są w stanie zarobić nawet na godzinę swojej pracy, jeżeli chodzi o cały połów ryby. To się nie przelicza na godziny, nakład. Tylko się przelicza na to, żeby faktycznie pozyskać tą rybę i przedłużyć jej gatunek generalnie, tak? To jest taka praca, która nie jest w tej chwili jakby zarobkową pracą taką, to która... To już jest praca dla pasjonatów i na pewno na pewno z tego rybacy nie mają pieniędzy takich, jak to można by sobie wyobrazić. No bo ile mamy w tej chwili? 10 kilo rybek? Myślę, że... Nie mamy. Że nie mamy. Co prawda nie mieliśmy możliwość się dokładnie przyjrzeć, ile tam tego chłopacy mają, ale myślę, że nie będzie. Nie A będzie. To już jest z których dzień połowu, prawda? Tak, to mamy dzisiaj czwartek, jest to trzeci dzień połowu. Zawsze w trudnych warunkach, zawsze kilka osób. Tak. O rannych godzinach to nie może sobie leżeć, nie wiadomo ile czasu. Nie. Tutaj niezależnie od temperatury, niezależnie od warunków, trzeba po prostu tą siatkę podnieść, żeby dostać świeżą rybę. Tak. I co? I będziemy ją tutaj wycierać właśnie? Tak, bo zaraz po podpłyną, zaraz przeniesiemy ją do naszej przetwórni, bo tak, gdzie nie wieje, bo ten proces całego pobierania ikry, zapłatniania potrzebuje trochę lepszych warunków niż na świeżym powietrzu, bo nie może wiać, przede wszystkim nie może kapać, nie może dostać się wilgoć do wody, zanim nie zapłodnimy wszystkiego. Takie cały czas szło. Jesteśmy już na brzegu. Rybacy przesadzają sielawkę do misy. Ale jeszcze doczekamy, chyba że 7-9 temperatura wody. Co panie Arku, jest pan zadowolony? No tak nie do końca. Nie. Bywało lepiej. Co spowodowało, że... Nie się spodziewali lepszego odłowu, no spowodowała pogoda. No. Wiatr wieje. Sieci nam położyło. No i mniejszy jest połów.
W zasadzie teraz łowicie tylko po to, żeby przedłużyć gatunek, prawda? Po to, żeby... Tak, 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 żeby przedłużyć, bo żeśmy nawet latem żeśmy łowili śrawę tutaj na jeziorze Tałty. Dla turystów? Tak, dla turystów byliśmy zadowoleni, bo połowy były fajne. Opłacało się nam. Ale żeby wyciągnąć, to trzeba coś włożyć. No tak, żeby coś ułowić na tym lata, to trzeba coś odłowić, zrobić i ten, pomóc trochę dla tej sielawy i tarło sztuczne. W zasadzie, bo musimy widzom też powiedzieć, bo tarło naturalne sielawy nie istnieje w tym momencie, prawda? Znaczy tarło się odbywa. Odbywa się. Się naturalne, ale to nie do końca właśnie, że już woda jest brudna. Jest bardzo mała przeżywalność warunków naturalnych, prawda? Na tysiąc kilka sztuk dosłownie przeżywa. Ale jeżeli jest woda czysta i jeżeli jest dno czyste, prawda? Oczywiście, tak. A w tej chwili, jeżeli mamy zeutrofizowane jeziora, mamy brudną wodę, znaczy dno, nie ma tam tlenu za dużo, prawda? No to skuteczność tarła przy sielawie jest znikoma, prawda? Tak, 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 zgadza się. W zasadzie to nie jest w tej chwili wasza jakaś zarobkowa w tej chwili działalność, nie, prawda? Nie można by było pokryć godziny waszej pracy przy tym połowie, który w tej chwili dzisiaj uzyskaliśmy, prawda? Tak, zgadza się. Ale liczymy zawsze na przyszłość, tak? Chcemy zrobić przyszłość. Czyli jesteście jak tacy rolnicy trochę, no w sensie nie trochę, bo rybak to jest rolnik. No tak, tak. No, pod rolnictwo na lędach podlegamy. Jeżeli się nie założę, nie zasieje, nie zbierze, tak. Nie da odpoczynku potem, znowu nie zasieje, to nie ma szans, żeby w jeziorze była jakakolwiek ryba. Żeby efekt był, trzeba trochę zarybić. Pomóc. Dobra, uciekamy, bo ryba nie może mieć teraz chwili czasu. Idziemy pobierać ikrę. Bo trzeba raz zrobić tarło. Dokładnie.